Dobry wieczór Państwu, nazywam się Anna Żmudzińska, jestem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Jerzego Pilcha w Kielcach. Bardzo mi miło gościć Państwa w poczytalni na dworcu, która jest jedną z 13 filii kieleckiej książnicy. Po raz pierwszy widzę tylu mężczyzn w bibliotece. Rozumiem, że książki czytają także mężczyźni i jest nam bardzo miło, że właśnie nasz gość, dr Jacek Bartosiak, trafia do Was. Rozmawialiśmy przed chwilą o tym, że to jest sposób na mężczyzn. Mam nadzieję, że wielu pisarzy, wielu publicystów będzie właśnie pisało książki i panowie będą przychodzili, bo statystyki wśród mężczyzn są kiepskie, 28%, tylko resztę kobiety, nie tylko w Kielcach. Szanowni Państwo, mecenasem kultury dzisiejszego spotkania jest firma Dafi. Dafi jest polską marką, która została stworzona z myślą o produkcji niewielkich, ale skutecznych urządzeń do uzdatniania wody pitnej. Witam członka zarządu oraz dyrektora do spraw organizacji Macieja Bursztajna. Jednocześnie radnego Rady Miasta Kielce. Witam także dyrektor marketingu, panią Katarzynę Bursztajn. Partnerami wydarzenia są Miasto Kielce oraz kwiaciarnia Kwiatowa Pasja. Ogromne brawa. Witam także pomysłodawcę tego spotkania, który przez kilka miesięcy często do mnie pisywał, nie tylko rano, ale i wieczorem. Nie wiem, co na to małżonka. Dariusz Kisiel, serdecznie dziękuję za pomysł i za wsparcie. Mam nadzieję, że w jednej z 13 filii biblioteki panu się podoba i będzie pan wspierał nasze działania. Witam także radnego Kamila Suchańskiego. Bardzo nam miło. I radnego Marcina Stępniewskiego. I w ogóle witam wszystkich państwa. Bardzo się cieszę, że są Państwo z nami. Jako mistrz promocji czytelnictwa w Polsce staramy się tworzyć spotkania z myślą o każdym czytelniku, czy to kryminałów, reportażów, dokumentów. Zawsze stawiamy na jakość i mam nadzieję, że Państwo będą częściej odwiedzali bibliotekę. A nasz gość, dr Jacek Bartosiak, jest prawnikiem, doktorem nauk społecznych, ekspertem do spraw geopolityki, geostrategii, założycielem i właścicielem Strategy and Future. Ma wielu sympatyków w całej Polsce, także i w Kielcach, ale zdobywa także świat. A rozmowę z panem doktorem poprowadzi profesor zwyczajny, doktor habilitowana, dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityki Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, która miała także u nas promocję książek. Szanowni Państwo, życzę miłego odbioru podczas wyjątkowego spotkania z panem doktorem Jackiem Bartosiakiem. Serdecznie witamy pana doktora, witamy panią profesor. Mikrofony są. Miłego odbioru. Okej. Okay. Słychać, tak? Dobrze. Okej. Właśnie rozmawialiśmy, że chyba nigdy tak wiele osób nie zgromadziło się, no ze względu na naszego bohatera. Ja myślę, że szczególnie pana doktora Jacka Bartosiaka przedstawiać Państwu nie trzeba. Natomiast, żeby wybić troszkę z takiego komfortu widzenia pełnej sali, panie doktorze, jak to jest być takim pisarzem, być takim naukowcem, który przyciąga tłumy? Jak się tworzy taki wizerunek? No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest w ogóle bardzo przyjemnie, z jednej strony kameralnie, zwłaszcza jak patrzę z tej perspektywy, a z drugiej strony strasznie dużo ludzi. Jest mi bardzo miło. Bardzo dziękuję, bardzo przyjemna atmosfera, bardzo sympatyczne miejsce. W ogóle bardzo godne polecenia dworzec autobusowy, bardzo nowoczesny, niesamowite miejsce. W sumie nie doczytałem, gdzie dokładnie to będzie, w sensie w jakim budynku, jakiego rodzaju. I jestem tak bardzo miło zaskoczony, bardzo przyjemnie. Dziękuję Państwu też za frekwencję. I oczywiście jestem zobowiązany. A odpowiadając na pani profesor na pytanie, ja nie wiem właściwie, co mam powiedzieć.
Proszę nie być skromny. Nie, bo to naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. No, rzeczywiście jest tak, że jesteśmy w Strategy and Future popularni i na saunę nie można pójść, bo ludzie zaczepiają. Chociaż koledzy żartują, że szkoda, że głównie mężczyźni. Właśnie a propos tego nawiązania tutaj we wstępie, że może woleliby być z perkusistami w zespołach rockowych, bo zwłaszcza nieżonaci koledzy są zainteresowani w Strategy and Future. Oczywiście żartuję, ale coś w tym jest. No jest po prostu bardzo miło. Traktuję to jako wyraz teraz zupełnie poważnie, tak? Bo w sumie są poważne czasy i to są poważne sprawy, którymi się zajmujemy. I też misję mamy dosyć poważną i się dosyć poważnie za to zabraliśmy uczciwie. Myślę, że odbieram to osobiście jako wyraz takiego szacunku i wynagrodzenia za autentyczność i za to, że ludzie naprawdę uważają, że my na serio i że na serio nam na tym zależy i jesteśmy prawdziwi i że nie dealujemy z systemem, bo to ludzie odczuwają w codziennych życiach, jakże wiele osób dealuje w jakichś sprawach. I wydaje mi się, że to jest największą siłą. To znaczy, że przychodząc tu i w wielu innych miejscach, byłem też w Londynie przed chwilą, właściwie w weekend i mam bardzo często takie spotkania, to widzę, to daje bardzo dużą siłę, bo to jest, tak szczerze powiedziawszy, życzę każdemu, żeby w świecie miał taką sytuację, że ludzie naprawdę wierzą w ciebie, tak? I w to, co robicie. I pomimo tego, że nie zawsze trzeba mieć rację, to wierzą w taką autentyczność i prawdziwość tego, co robimy i zaangażowanie, widzą determinację i walczenie o taką ważne sprawy w debacie, czego tak brakowało. Tak to odbieram i daje to niesamowitą motywację mi i całemu zespołowi Strategy and Future. Nie da się tego zastąpić niczym innym. W związku z tym te obecności są bardzo istotne, drodzy Państwo, wasze no właśnie w takich miejscach jak dzisiaj. Tak, ja myślę, że to jest tylko jeden element, jedna składowa tego olbrzymiego sukcesu. Tutaj może jeszcze dodam, że Państwo też będziecie mieli okazję zadać panu doktorowi pytania, co prawda nie za dużo, bo jednak ta dyscyplina czasowa nas obowiązuje, a poza tym myślę, że taką szczególną chwilą będzie podpisywanie przez pana doktora książki i to, że będziecie Państwo mieli wtedy okazję te kilka słów zamienić, więc na to też powinniśmy sobie czasu zaoszczędzić. Mówił pan o tej autentyczności, o tej szczerości. No, reprezentując świat nauki, ja wiem, że nie jest łatwo zainteresować ludzi problematyką z tak wysokiego poziomu, już patrząc globalnie, tego, co się dzieje na świecie, tych uwarunkowań międzynarodowych, ale też powiedzmy szczerze, że ma pan nie tylko zwolenników, są też krytycy. No i tutaj może na początek rozprawmy się z tym mitem, jeżeli chodzi o geopolitykę. Nie chodzi mi oczywiście o terminologię, o genezę, bo myślę, że większość z Państwa na ten temat sporo czytała i ta wiedza podstawowa jest. Ale proszę powiedzieć, żeby też odnieść się do tego mitu, czy rzeczywiście geopolityka to jest jakaś wiedza tajemna? Pan odkrywa coś, czego do tej pory nikt przed panem nie badał, nie analizował z takiego poziomu? Nie, absolutnie właśnie. To nie jest żadna wiedza tajemna i jest to zaskakujące w ogóle, że padają takie określenia. Zresztą się zaraz odniosę konkretnie do tego, ale no przed nami było bardzo wiele osób też w szeroko pojętej debacie publicznej w Polsce. Ludzie zajmujący się stosunkami międzynarodowymi, realistyczną szkołą stosunków, geopolityką, no często zresztą i w swoich książkach i wystąpieniach przywoływałem te nazwiska. Zresztą geopolityka jest bardziej sztuką, czy też i to taką sztuką, którą politycy, liderzy państw muszą uprawiać, bo inaczej ich państwa umierają. Więc nawet jak nie zdają sobie sprawy, że uprawiają geopolitykę, to ją uprawiają. I to nie znaczy, że geopolityka zastępuje wszystko. Psychologię, socjologię, ekonomię, co często takie zarzuty przeciwnicy tego podejścia, tego paradygmatu. To jest wynika z niezrozumienia. No, geopolityka jest próbą rozeznania sił, w walce o sprawczość, o przestrzeń, sił w przestrzeni.
i premier rządu polskiego, premier rządu rosyjskiego, premier rządu czy kanclerz Niemiec musi codziennie się zastanawiać, jak może powodować, żeby Niemcy miały sprawczość i rozstrzygały pewne rzeczy korzystnie dla siebie, jak przepływ ludzi albo zapraszanie ludzi do pracy przy szparagach. No, trzeba mieć jakąś sprawczość w systemie, żeby to tak działało. I to o tym decydują właśnie te siły. I jest to oczywiście formuła w ramach realizmu czy neorealizmu w teorii stosunków międzynarodowych. Natomiast wiele lat temu, gdy rozpoczynaliśmy drogę i były takie krytyczne, myślę sobie, że zostały już sfalsyfikowane te krytyczne uwagi, bo teraz już nawet Ursula von der Leyen, która nie wygląda na geopolityka, mówi o geopolityce i generalnie jak się w Foreign Affairs włącza, to przy subskrypcji jest napisane geopolityka, chcesz decydować decyzję w biznesie czy coś takiego, to subskrybuj Foreign Affairs. Więc no, w ogóle byłem zdziwiony na początku, że tutaj muszę tłumaczyć w tej Polsce pewne oczywistości. Wynikało to też chyba z tego, że tak usprawiedliwiając głosy krytyczne, część środowiska czy akademickiego, czy część środowiska intelektualnego uwierzyła w koniec historii i że nie ma walki sił, a to dlatego, że był prymat amerykański. Wtedy w systemie nie trzeba się wzajemnie balansować, bo wystarczy słuchać 10 przekazań i wydaje się, że w stosunkach międzynarodowych państwa nie poszukują przewag. Co było absurdem, bo poszukują, ale generalnie mogło się tak wydawać. To takie zachłyśnięcie się wolnością po 89, później rozpadzie Związku Sowieckiego. Na to się nakłada to również, że w PRL-u, pomimo tego, że elity PRL-owskie, jak się słuchało na przykład u Torańskiej bodajże Mińca, to on rozumiał zasady geopolityki, tylko oczywiście podporządkował się kontynentalnej konsolidacji sowieckiej, ale tłumaczył, na czym to polega. Więc one nawet rozumiały te perlowskie elity, ale nie kształcono Polaków strategicznie, w szczególności w domyśle niepodległościowej. A i oczywiście niemiecka geopolityka trochę spowodowała, no i sowiecka też oczywiście, że no Polacy bardzo nie lubią słowa geopolityka i uważają, zwłaszcza środowiska niektóre intelektualne, że nie wolno o niej mówić, bo to tylko złe wielkie mocarstwa. I najlepiej jakbyśmy zamknęli oczy, żeby jej nie było, to wtedy jej nie będzie. Podczas gdy my stawiamy w Strategy and Future tezę, że geopolityka dotyczy wszystkich, w szczególności państw mniejszych albo średnich, takich jak my. I te one też stosując zasady geopolityki mogą się rozwijać, uzyskiwać swoje cele albo stawiać koszty wielkim mocarstwom, czego dowiodły historie wielu, wielu krajów. Wielu krajów w XX, XXI wieku i tak dalej. Zresztą, pani profesor, to jest bardzo proste. Wydarzenia od 2015 roku do listopada 2023, czyli do obecnej chwili, potwierdziły nasze tezy. W związku z tym rzeczywistość zweryfikowała. Obecność tak licznej publiczności jest dowodem moim zdaniem na to i też daje możliwość próby zajrzenia w przyszłość, co się będzie działo. I to nie jest żadna właśnie wiedza tajemna, ale bardzo nielubiona przez część środowisk, które na przykład myślą, że ideologia zastępuje grę sił w przestrzeni. To jest nieprawda, nigdy nie zastępowała. Ideologia czy system wartości, czy to świętego przymierza po kongresie wiedeńskim, czyli takie ultrakonserwatywne wartości, które narzucił Metternich i Rosja je podjęła, prawda, carska i inne państwa kontynentu, nawet powiedziałbym zadziwiająco inne, czy wartości liberalne amerykańskie, są wynikiem równowagi sił i mają sklejać układ pewien sił dodatkowo, żeby łatwiej było uzyskiwać tożsamość celów w ramach materialno-fizycznych sił, które utrzymują ten układ sił. I to jest prymat amerykański, który to utrzymuje i szerzej prymat Zachodu po 1991 roku. Ale gdyby on odpadł, to natychmiast odpadłaby cała ta kwestia ideologiczna, bo by nie znalazło uzasadnienia dla sił wytwórczych, gdzie indziej są silniejsze i bardziej produktywne byłyby, tak? I wówczas odpadłaby cała ideologia o przewadze. Więc no niestety tak to wygląda. I wydaje mi się, żeśmy się za bardzo zachłysnęli wartościami jako czymś, czym się robi politykę. To jest nieprawda po prostu. Politykę się robi w łańcuchach wartości.
Myślę, że każdy gospodarz miasta, na przykład takiego Kielce, to rozumie, że prosperity i układy polityczne budują się na łańcuchu dostaw, wartości, skomunikowaniu miasta, ile jest pracy, w jakiej marży ludzie tu pracują i tak dalej. I oczywiście dobrze, jakbyśmy się wszyscy dogadywali, nie było racketeeringu, nie było bandyterki, nie było oczywiście, że wszyscy stosują sobie wolną amerykankę, no ale to wynika najpierw z tego, że musi być ład, bezpieczeństwo i pewne zasady funkcjonowania i gospodarka, tak, i parametry tej gospodarki, no i o tym mówimy w Strategy in Future. Bardzo dziękuję. To znaczy tak, do Kielc przejdziemy, bo ja myślę, że dla znacznej części zgromadzonych tutaj dla Pana dzisiaj gości, uczestników spotkania, będą to kwestie bardzo bliskie i interesujące. Dziękuję też za to odczarowanie geopolityki, bo tutaj rzeczywiście przychodzi mi się zgodzić, kiedy w tym roku uruchamialiśmy kierunek studiów geopolityka, to problemem było właśnie to negatywne zderzenie propozycji, wydawałoby się, intelektualnej, przygotowanej naukowo, z taką krytyczną w odbiorze opinią części środowiska intelektualistów. Ale zanim przejdziemy do Kielc, bo mam wrażenie, że jednak zachowuje pan, panie doktorze, za daleko idącą skromność, jeżeli chodzi o swoją rolę w propagowaniu tych treści geopolitycznych, rozpytując, przygotowując się do spotkania z panem, rozpytując wśród studentów, ale też wśród znajomych o lektury pana książek, właściwie uzyskałam potwierdzenie tego, co jest według mnie dużym fenomenem, to znaczy, że pan o tych bardzo złożonych zjawiskach pisze w bardzo przystępny sposób i że osoby, które do tej pory nawet nie interesowały się geograficznymi uwarunkowaniami stosunków międzynarodowych czy polityki zagranicznej, sięgają po książki. Więc moje pytanie, skąd jest pomysł? Najpierw jest pomysł, czy najpierw rzeczywistość podpowiada, czym się zająć? Bardzo dziękuję. Nikt mi nie zadał jeszcze tego pytania. To jest bardzo fajne, bo jest ożywcze dla autora. Więc postaram się odpowiedzieć jakoś tak w sposób jak najbardziej autentyczny. Na pewno opocząwszy od pierwszej książki była głęboka, jakkolwiek to brzmi, nawet może trochę patetycznie, głębokie poczucie misji. No tak jakby mnie piorun trafił, albo człowiek się zakocha i chce krzyczeć całemu światu, że się zakochał albo coś, prawda? I myślę, że niektórym się zdarzyło to, prawda, w życiu. I trochę to tak było, no, a już nie w najmłodszym wieku. Dopadło mnie to i pierwszą książkę postanowiłem napisać, żeby dać z siebie to, co czuję. Absolutnie nie sądzę, że ktoś to kupi tak właściwie za bardzo. Sfinansowałem pierwszy druk sam. Potem się okazało, że to interesuje ludzi i jeszcze te wykłady. A miałem bardzo dużo do powiedzenia. Ta pierwsza książka nie zakończyła w ogóle tego, co mam do powiedzenia. I chciałem w tym paradygmacie, tak zresztą opisuję w drugiej książce, Rzeczpospolita między lądem a morzem. Absolutnie nie liczyłem się z tym, czy dużo ludzi to kupi, bo na przykład Rzeczpospolita, tylko naprawdę to, co chcę powiedzieć, to było takie bardzo autentyczne, bo na przykład z punktu widzenia marketingowego i zasad rynku księgarskiego czy książkowego, książka Rzeczpospolita między lądem a morzem jest za ciężka, za gruba i za droga. A jednakowoż była bestsellerem roku 2018. Bo chciałem tyle napisać. Wydawca mój, który już się wtedy chciał wydać, pukał się w głowę, co ja robię. Jaka gruba, dlaczego? Bożesz mój, ty Jacek, tak? Więc tutaj w ogóle nie zadziałały żadne sztuczki tak zwane, tylko ja po prostu chciałem to napisać. Jak ktoś kupi, trudno. Znaczy to dobrze, jak się nie kupi, to trudno. Trochę tak. Oczywiście się bardzo cieszyłem, bo że strasznie mi się to podobało. Ale było to autentyczne. I miałem wtedy głębokie poczucie, wtedy jeszcze czułem się inaczej niż teraz. Otóż czasami piszę się w domu, jeszcze karierę adwokata robiłem równolegle wtedy. Piszę wieczorami, w nocy, czasami w kawiarni, bo nie ile można wysiedzieć w jednym miejscu, czas i pisać. I czułem się sam, bo wojna nadchodząca, koniec czasu prymatu. Ta książka, i pierwsza, i druga, porusza absolutnie rzeczy, które wtedy zrywały utrwalone prawdy tutaj w Polsce. I miałem takie wrażenie, że patrzę na ludzi w kawiarni
jestem zupełnie zanurzony w innym świecie, który nadchodzi i czy ludzie sobie zdają sprawę, co się będzie działo, bo ja już absolutnie czułem to palcami. Miałem głębokie przekonanie, że będę krzyczał. Zresztą na wykładach to wykrzykiwałem. I jak, ile tutaj jest pracy do wykonania i to, i tamto. Naprawdę codziennie pisałem tą książkę przez rok po 5-6 godzin, żeby zdążyć. We wstępie do drugiej książki napisałem, że w styczniu Amerykanie rozpoczęli łamanie ładu i 18 roku i to jest początek czegoś, więc przyspieszyłem pracę nad książką, żeby zdążyć, żeby ona nie była zdezaktualizowana, bo teraz to by powiedzieli, że wszyscy o tym wiedzą. No a teraz już jest tak, że jesteśmy w środku, wojna technologiczna, państwo polskie, politycy mówiący już terminami geopolitycznymi, słyszeliście państwo, od Bramy Smoleńskiej po Bramę Brzeską, z drabiny eskalacyjnej po inne rzeczy, po Armię Nowego Wzoru. No i tak kolejno zabieraliśmy się już też później z zespołem za kolejne tematy. Wydaje mi się, że kluczem była po pierwsze autentyczność i szczerość, a później stworzenie świata, to znaczy opisanie świata, którego model działa. Ludzie widzą, mogą wpatrując się w ten model zobaczyć prawidłowości nawet w swoim własnym otoczeniu. Nawet zobaczyć moim zdaniem historię rodziny w tym modelu. Mogą pomyśleć, że się sprawdziło. Ci, którzy kilka lat słuchają, patrzą, Bożeż mój, to sprawdzało się. No i to tak można powiedzieć się. Więc niech taka będzie odpowiedź na pani pytanie, pani profesor. Bardzo dziękuję i mam wrażenie, że w ogóle okoliczności tego, co się dzieje w polityce bieżącej, bardzo sprzyjają naszemu spotkaniu. Nie sposób się, proszę Państwa, jestem oczywiście po lekturze, odnieść do wszystkich treści, więc pewne potraktujemy wybiórczo, ale jedna z nich, która właśnie świetnie według mnie koresponduje z wizytą szefa Pentagonu, to jest ten amerykański mit. Ja sobie tutaj nawet wypisałam, na której stronie sięga pan po takie, no dla niektórych myślę nawet obrazoburcze stwierdzenie, że Polacy, a dokładniej polscy politycy bardziej wierzą w gotowość Amerykanów do działań niż sami Amerykanie. No i słuchając dzisiaj wystąpienia ministra Błaszczaka, właściwie znalazłam potwierdzenie, nawet nie szukając specjalnie tej pana tezy. Zechce się pan ustosunkować szerzej, bo myślę, że to jest jeden z tych tematów bardzo ciekawych dla naszych widzów tutaj. Tak, no właśnie nie mam pojęcia, jak Polacy mogą wierzyć bardziej niż sami Amerykanie, że Amerykanie będą brali udział w wojnie na naszą rzecz niż my sami. Znaczy ja się zastanawiam, jaki to jest test rozsądnego człowieka, który tutaj trzeba zdać, żeby w to wierzyć. Co się wydarzyło ze społeczeństwem polskim, że wierzy w coś takiego? Bo to jest to sprzeczne z doświadczeniem życiowym każdego człowieka, w każdej osobistej sprawie, choroby, śmierci, życia, problemów finansowych. Jak można wierzyć w to, zważywszy na różnice stawki ryzyka i determinacji? Jak można pokładać nadzieję i czynić nadzieję strategią? A to wyjaśnię to na poziomie emocji, powiedziałem to. A teraz na poziomie strategicznym czy geopolitycznym. Drodzy Państwo, cały wpływ Stanów Zjednoczonych na system i prymat utrzymania zależy od tego, czy Amerykanie utrzymają swoją wiarygodność. Nie mogą, nie mają takich sił, żeby być wszędzie. Gdyby wszyscy przeciwnicy ich dzisiaj zaatakowali wszędzie, to Amerykanów by nie starczyło, żeby utrzymać prymat. W związku z tym cała kwestia polega na delikatnej grze o równowagę, która się nazywa wiarygodność. Tu przelecą dwa bombowce P-52, tu się rotacyjnie pojawił pół kompanii wojska, tu przelecą, tu w Rzeszowie zdolności i tak dalej. I w uskokach geopolitycznych u nas na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim, na Bliskim Wschodzie, czy w Azji Wschodniej, czy też na Zachodnim Pacyfiku pokazują Amerykanie to po to, żeby utrzymać sprawczość w systemie. To znaczy, żeby sojusznicy utrzymywali z nimi sojusze i żeby ambasador amerykański mógł łatwo egzekwować pewne
żeby utrzymać ład na rzecz Amerykanów. To znaczy, żeby Amerykanie byli najsilniejszym w tym ładzie. Z różnymi konsekwencjami pozytywnymi dla Polski, typu, że rzeczywiście Rosjanie na razie nas nie zaatakowali, bo jednak się boją tych Amerykanów. Więc można powiedzieć, że Amerykanie nie jeszcze wystarczająco pokazali się, żeby utrzymać tę wiarygodność, ale jak można wierzyć, że będzie to zawsze i w obliczu wszystkich zagrożeń, gdy Amerykanie mogą odejść, albo gdy będzie wybuchnie wojna na Pacyfiku. I na tym cała rzecz polega, że jest to pewna gra. Czym bardziej jest wyceniana ta ich wiarygodność, tym mają większe przełożenie na politykę państwa polskiego albo na politykę Japonii, Korei Południowej, Filipin i tak dalej. To jest bardzo proste. Czym byłaby mniejsza wiarygodność, bo by na przykład skrewili w Kabulu, albo w Iraku, albo w Korei, albo na Ukrainie, tym polityka państw takich jak Polska musiałaby się stawać coraz bardziej niezależną od Stanów Zjednoczonych, tak jak stała się polityka turecka, bo przetrwanie państwa jest najważniejsze. W związku z tym, tym bardziej byśmy nie ufali, że nam przyjdą z pomocą, oni mieliby jak najmniej do powiedzenia. To jest taki bardzo prosty mechanizm. I dlatego politycy państwa amerykańskiego zapewniają wszelkie wiarygodności, bo jest to cały gmach, kruchy gmach, na którym jest to zawieszone i oby tego nikt nie testował. Najlepiej, jakby nikt tego nie przetestował, ale wydaje mi się, że jest to testowane i będzie to testowane. Na przykład na Ukrainie zostało to testowane, bo Biden powiedział, że będą konsekwencje Putin, jak wejdziesz na Ukrainę, ale dodał, że małe wejścia, small incursions nie będą, i Amerykanie nie wyślą żołnierzy, ale będzie cię bolało. No i on to olał i zaatakował. Wziął na klatę sankcje, czyli jest wiarygodność gruźb amerykańskich w kontekście Ukrainy nie okazała się wystarczająca, żeby zapobiec wojnie. Proste, tak? Mam nadzieję, że w naszym przypadku będzie wystarczająca. Natomiast jest druga strona tego medalu. Otóż państwa klientelistyczne, czy państwa, które są zależne od bezpieczeństwa, bardzo by chciały, żeby ta wiarygodność była 100 na 100. Bardzo by chciały. No każdy by chciał, żeby tata i mama zawsze chronili i w ogóle, żeby to nic nie kosztowało, no, żeby mieć zamknięte oczy i zawsze i tak dalej. Ja też bym chciał. Tylko, że to jest nierealistyczne. Nawet Amerykanie mówią, że to jest nierealistyczne i mówią o naszym zbrojcie się, bo nasi, gdyby uważali, że 100% jest wiarygodności, to w ogóle by armii nie mieli. Tak? To jest bardzo proste. To sami Amerykanie nam teraz mówią, żebyśmy się zbroili, bo się martwią o tym, że nie wystarczy ich wszędzie. Także na tym rzecz moja wypowiedź polegała, że Amerykanie mniej w to wierzą niż my. Ja nie rozumiem, jak to się może dziać, że my absolutnie w to wierzymy. I na przykład mamy takie wypowiedzi, że ministra, że musi być interoperacyjność, mówi, jesteśmy armią, prawda, pomocniczą. No nie mówił pomocniczą, ale tak się wyraża. My, drodzy państwo, będziemy armią główną. Amerykanie może pomogą, albo nie. Jakimiś zdolnościami, jeśli w ogóle. I tak się należy przygotowywać do tego. W ogóle różnie może być jeszcze. I absolutnie to jest normalne. To jest tak samo jak dyskusja z tym o artykule 5 NATO. Polacy są w szoku, że się okazuje, że wystrzelenie jednego pocisku karabinowego ze strony Rosji w kierunku Polski nie uruchamia automatycznie nuklearnej odpowiedzi amerykańskiej w trybie artykułu 5. W ogóle to było oczywiste, prawda? No po to wstępowaliśmy do NATO. Drodzy państwo, czy my jesteśmy idiotami? Czy cały świat pójdzie na wojnę globalną, bo Polska ma ochotę być importerem bezpieczeństwa i nic nie włożyć sama do tego? Czy ktoś ma dawać i dawać całe ryzyko swoje i całe swoje siły, bo Polakom się nie chce mieć własnego wojska i zarządzać takim problemem? Bo uważamy, że oni mają obowiązek, bo podpisaliśmy traktat północnoatlantycki. Przecież to jest sytuacja dynamiczna, a w małżeństwie nie ma sytuacji dynamicznych. Tak? I oczywiście po takim moim stwierdzeniu są uśmiechy, wszystkie panie się uśmiechają, bo doskonale wszyscy wiedzą, że małżeństwie układ sił też jest dynamiczny. To jak Polacy, którzy doskonale się znają na małżeństwach, uważają, że w sojuszach nie ma dynamicznego układu sił, gdy tam nie ma jak gdyby tego pieczęci, tej miłości, prawda, i wiary, i ślubowań, i tak dalej. Tak? No to jak można? Wszystko ulega zmianie, dynamicznie się zmienia. Zmiana generuje napięcia i
państwo polskie i w ogóle elity polskie, oczywiście publiczne nawet mogą mówić takie rzeczy, ważne, żeby nie myślały tak, tylko żeby się szykowały. I z tego wynikają oczywiście określone konsekwencje. I nie ma to nic wspólnego z kwestionowaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wręcz przeciwnie, ma to potencjał wzmocnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego, elastycznienia procedur, pokazania się partnerom amerykańskim jako odpowiedzialny partner, który nie krzyczy tylko daj pieniądze, daj mi bezpieczeństwo, ja nic nie wnoszę, ale ty musisz, bo podpisałeś rozszerzenie Traktatu Północnoatlantyckiego i musisz teraz. No przecież to jest niepoważne. My absolutnie, będąc głównym państwem frontowym, powinniśmy wziąć na swoje barki i myśleć. Również dlatego, żeby być partnerem dla Amerykanów oraz może być też tak, że niezależnie od naszych chęci Amerykanie odejdą z Europy. I my możemy zostać sami w nowym balansowaniu, tak? Już abstrahując od tego, że na przykład Niemcy i Francuzi wcale mogą być niezadowoleni z tego, że Amerykanie mogą zbyt szybko chcieć uruchomić artykuł 5. Rozumiecie państwo, to jest jeszcze inny wektor, bo to ich destabilizuje, ich chęć stabilizacji Europy. Innymi słowy, jest to wielowektorowa sytuacja, złożona i polityczna, a nie jakiś automatyzm. Dopóki tego nie nauczymy się traktować na poważnie i budować własnych zdolności, które by, jak to się mówi po angielsku, adresowałyby ten problem, czyli zmierzyły się z tym problemem, to też nie będą nas na Zachodzie traktowali poważnie. No to musielibyśmy wejść w szczegóły konkretne, ale na przykład od czego należy zacząć reformę wojska? Od systemu dowodzenia i ustalenia strategii wojskowej, do jakiej wojny się szykujemy, oraz zbudowania własnego systemu świadomości sytuacyjnej, efektory później. I na poważnie robić tę reformę. Również zaprowadzić nowy deal ze społeczeństwem. Co to jest za wojsko? Czy armia nowego wzoru, czy powszechny pobór mężczyzn i kobiet? I ludzie muszą mieć poważne podejście do tego. Od tego się powinno zacząć reformy. I wtedy to jest sygnał na zewnątrz, że ci Polacy się na poważnie zabierają, tak? Na poważnie zabierają do tego. To jest oczywiście kwestia jakości państwa polskiego i jak potrafi zbudować sobie instrumentarium oddziaływania na otoczenie. Już nie mówiąc o tym, że to należałoby sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chcemy być w polityce wschodniej, czy budować na przykład instrumenty oddziaływania na Białoruś, na państwa bałtyckie i Ukrainę. To jest jeszcze odrębny temat. Rozgadałem się na to pytanie, ale ono było bardzo dobrym wprowadzeniem do szerszej dyskusji na temat naszych ambicji. Tak, ja myślę, że tutaj co do szczegółów, co do wizji tej armii według nowego wzoru, to odsyłamy państwa do lektury. Natomiast, żeby pozostać w pewnym balansie w odniesieniu do równowagi sił tych mocarstw, na 161 stronie wynotowałam sobie takie też interesujące zdanie, no jeżeli weźmiemy pod uwagę możliwości, potencjał armii Polski. Jak może pan uzasadnić, że celem strategicznym dla Polski może być między innymi eliminacja rosyjskich wpływów w Europie, żebyśmy się do tego drugiego wielkiego mocarstwa odnieśli, a jednocześnie kategoria, która bardzo mi się podobała i ona się często pojawia w pana książce, to jest taka zbitka bardzo nośna jak dystrybucja szacunku. Okej. No trochę to są jak gdyby odrębne dwa zagadnienia. Jeżeli chodzi o Rosję, to Rosja pragnie mieć wpływ w Europie na konkretne decyzje. Nawet kim jest dla Unii Europejskiej, a może nawet najlepiej jakby była w środku dla Rosji, tylko nie jak państwa postkolonialne, postsowieckie, typu my, że na zasadach na kolanach wchodzimy do... Tylko Rosjanie chcieli wynegocjować taki deal, że oni będą prawie rządzić tą Europą, będą mieli surowiec, przestrzeń wielką i tak dalej. Bo to tak naprawdę wojna jest na Ukrainie. Właściwie droga do wojny wynikała z tego. No i to jest... Gdyby Rosjanie mogą mieć wpływ na system europejski, a my w Polsce nie chcemy, żeby mieli. Bo oni będą ograniczać nasze zdolności modernizacyjne. Oczywiście jest szkoła geopolityczna, reprezentowana przez Leszka Szewcy-Kluskiego, z którym odbyłem 2 albo 3 debaty, można na YouTube obejrzeć, kontynentalistów, którzy uważają, że to będzie świetne dla Polski, bo
Będziemy jak Wokulski robić pieniądze, jak Łódź będziemy mieli rynki rosyjskie, w ogóle Eurazja będzie wspaniała z Rosjanami. I generalnie jest to nieodwracalny proces historyczny konsolidacji Eurazji i my opierając się na mocarstwach morskich, anglosasach, zostaniemy znowu oszukani, ograni, przegrani i będziemy w wojnie. Prowadziłem te debaty, no ja uważam, może tak. Ja z tego dyskursu, ja i Strategy in Future, z tego dyskursu z kontynentalistami w geopolityce wysiedliśmy na przystanku Niepodległość. Tak bym to mówił. I bo naprawdę, żeby była jasność, zachowując wszystkie proporcje, bo zaraz powiedzą, że jestem megalomanem i się do Piłsudskiego porównujemy, ale drodzy Państwo, była taka z PPS-ie była historia, że w obliczu, prawda, tych napięć rewolucyjnych PPS Lewica bodajże chciał, przejął władzę strukturalną w tym. Piłsudski był zajęty oczywiście organizacją bojową. No i tam na tym próbowali wykreślić w ogóle, poza tym, że chcieli, żeby socjalizm był wprowadzony, to chcieli wykreślić walkę o niepodległość Polski. Bo uważali, że tylko, jak Róża Luksemburg, że tylko wielkie struktury mogą mieć wystarczającą nośność ekonomiczną, mają przyszłość. Tak to właśnie Unia Europejska czy jakaś wspólnota, wielkie struktury wielopaństwowe, gdzie są wielkie rynki i przepływy mają. No i Piłsudski wysiadł na przystanku Niepodległość. Tak? Mniej więcej tak to wyglądało oczywiście z grubsza, upraszczając historię, bo powiedział jak to. Można wprowadzać reformy społeczne, ale w niepodległej Polsce. No i trochę do tego to się sprowadza, że my się tutaj czujemy właśnie dziedzicami pomostu czarnomorskiego, że wyrastaliśmy w tej kulturze, w przestrzeni, w porach roku, w funkcjonowaniu, w lekturach i uważamy, że ta przestrzeń tej części świata między Morzem Bałtyckim a Czarnym map jest odrębnym trochę światem. Częścią Zachodu oczywiście najlepiej byśmy tak chcieli, chociaż duża jest kultura wodozrobienia, jeżeli chodzi o państwo polskie, żebyśmy byli tak jak na Zachodzie, ale ma potencjał do własnego balansowania i przede wszystkim do zatrzymania Rosji. Bo bez tego nie możemy budować dróg tak jak chcemy. Kielce nie będą podłączone do drogi ekspresowej, bo Rosji by na tym nie zależało, bo gdyby trwał wiek rozbiorów, to śmiem twierdzić, że nie byłyby podłączone do, zwłaszcza z Galicją i z Krakowem ekspresową drogą i z zachodnią częścią Polski, bo baliby się Rosjanie, że wojsko niemieckie czy austriackie za szybko by szło w kierunku kongresówki w głąb Rosji i z tego powodu właśnie był niedorozwój komunikacyjny obszaru właśnie peryferyjnych Imperium Rosyjskiego, tak, który próbujemy przełamać do dnia dzisiejszego, drodzy Państwo. Tak. To jeszcze panie doktorze, przepraszam, wejdę w słowo, ta dystrybucja szacunku, bo myślę, że to jest bardzo ważny termin, który może być nadinterpretowany, stąd zależy mi na tej wykładni. No, dystrybucja szacunku, termin szerszy, oczywiście na potrzeby książki, troszeczkę użyłem tego terminu do określenia, jak obce ambasady potrafią kształtować status danego polityka w państwie polskim, wykorzystując jego ambicje oczywiście osobiste i aspiracje do budowania wpływów i do takiej gry. I państwo, od którego się jest zależnym w zakresie bezpieczeństwa, tak było z Sowietami na przykład, no ma, stamtąd płynie słoneczko i promienie słońca, tak, dla polityka i budowanie, pompowanie, tak zwana pompka, pompowanie siebie po prostu najczęściej, tak, wobec w oczach kolegów, w głosowaniach w spółkach Skarbu Państwa. W różnorego tych głosowań mają od cholery trochę w różnych sprawach. No i tam jest pompowanie po prostu, kto jest na raut i tak dalej, i tak dalej. No i ambasady tym sterują, odpowiednio patrząc, kto rokuje, kto i tak dalej. Potrafią obniżać albo wywyższać. Bardzo szczegółowo pisałem to w książce i to jest normalna procedura. My, gdybyśmy mieli z prawdziwego zdarzenia państwo też i wpływy realne gdzieś, też byśmy tak robili, tak? To jest standardowe. I po prostu, drodzy Państwo, no taka pewna imperialna. Tylko po co te przymiotniki takie straszne? No po prostu życie takie jest. Tak jest w biznesie, tak jest w relacjach. I ja między państwami nie ma miłości wyrażonej, prawda, bezinteresownie. No. Tak więc
Zresztą jest taka teoria w stosunkach międzynarodowych, że dobrze, że nie ma tej miłości. I nie ma tej ideologii, prawda, że było tak jak u nas się kochajmy, bo to tworzy prawdziwą nierównowagę i wybuchają z tego wojny, bo się źle szacują państwa, nie wiedzą o co chodzi temu drugiemu właściwie, że on w ogóle tak się zachowuje nie zgodnie z swoimi interesami. To, że często prowadzi to właśnie nierównowag. Takie były zarzuty wobec nawet Amerykanów, że ideologiczna czy idealistyczna polityka transformacji na przykład Bliskiego Wschodu, rozszerzenia demokracji za wszelką cenę, krytykowana przez Merzheimera, przez Kennana, nie tylko zresztą przez nich, przez wielu wysokich urzędników administracji Clintona i tak dalej, prowadzi do myśmy się na szczęście załapali na ten okres, gdy Amerykanie nie kalkulowali, tak, i rozszerzyli NATO i bardzo dobrze. I teraz problem polega na tym, że musimy się utrzymać, że Europa Środkowo-Wschodnia, która tradycyjnie jest napierana przez Rosję i destabilizowana po to, żeby Rosja miała wpływ na kontynent, jest to kosztem naszych trupów, naszego rozwoju, naszych dróg i w ogóle energetyki i innych rzeczy, no jest szansa, żebyśmy się zbudowali. Na tym polega to okienko geopolityczne, które mieliśmy. Ta słoneczna pogoda po 1991 roku. O to zawalczyła Ukraina, stając do walki o obronę Kijowa i zobaczymy, jak to się potoczy. Ale tak historycznie, no właśnie, a dystrybucja szacunku właśnie wynika tego, że politycy są państwach uzależnionych od zewnętrznych mocarstw, no są, można powiedzieć, bardzo często w jakimś tam stopniu. Opisałem bardzo szczegółowo to, jak to się dokonuje. Są prowadzeni, jak to się mówi. Tak? I to nie chodzi o to, że są agentami, tylko chodzi o to, że się ich wzmacnia albo osłabia. O Jezu, Jezu, nie zaprosi mnie ambasador ich z Matko Boska, co ja teraz zrobię. Heniu zobaczy, koledzy zobaczą, nie zagłosują na moich ludzi w spółce Skarbu Państwa Y, Boże, bo ja tracę, a minister będzie źle na mnie spoglądał, co ja będę przy kontraktach też, które będą zawierane i tak dalej. Tak, no, tak to mniej więcej wygląda. Odnosił się pan, panie doktorze, dzisiaj już kilkakrotnie do polityków i do ich pragmatyzmu, żeby może takiego bardziej poprawnego określenia użyć, do tej dychotomii, która się pojawia między tym, co myślą, a co robią. Natomiast w książce zastosował pan specyficzny zabieg, to znaczy opisując bardzo szczegółowo pewne mechanizmy i sytuacje, jednocześnie nie przywołuje pan konkretnych nazwisk, tak? Mamy alfę, mamy lidera, mamy prezesa. Oczywiście jest to zabawa z inteligentnym czytelnikiem, który może dopełnić sobie te miejsca, ale co stało za tym pomysłem? Nie do powiedzenia. Dobrze. Dzisiaj zdradzę po raz pierwszy jedno nazwisko, bo się zgodził ten człowiek. Jechaliśmy samochodem z Tomaszem tutaj, więc skoro jest to nagrywane, to pójdzie to w eter, tak? I zresztą o człowieku, którego najbardziej pytano w kontekście książki. Więc stało za tym to, że oryginalnie napisałem z nazwiskami tą książkę. No tak, żeby się rozgrzać dobrze i była dwa razy większa ta książka. Grubsza i w ogóle. No i wtedy wydawnictwo moje kochane powiedziało: Panie Jacku, co za długa książka, kto to będzie czytał, Matko Bosko, to jest bardzo ciekawe, ale niech pan to skróci. Dobra. A poza tym prawnicy wydawnictwa: Matko Boska, nazwiska wszystkich świętych, Jezus Maria, co tu się będzie działo. No dobra, to później jeszcze niektórzy z tych wszystkich świętych, jak ogłosiłem w mediach społecznościowych, że skończyłem, centralnie napisali do mnie, że mam się stawić tu i pokazać im, bo się niepokoją, wiadomo, o państwo polskie wszyscy się niepokoją. I bo rozumiesz, Jacek, odpowiedzialność jest za państwo polskie i tak dalej. No i tam miałem kilka ciężkich, jak to mówi młodzież, no. Takich typu: oszalałeś, człowieku, wiesz, ja nic nie mam przeciwko, ale państwo polskie, wiesz, i tak dalej. W związku z tym wymyśliliśmy, że zrobimy trochę jak Miłosz w Zniewolonym Omyśle z tymi greckimi literami. Nie, mogę powiedzieć, że jest ten rozdział, gdzie opisuje grę w Waszyngtonie, gdzie jeden z Jota absolutnie pobił ludzi z Pentagonu i to jest taki długi rozdział, sierpień i wcześniej, taki ma tytuł w tej książce. No i tam naprawdę cała masa maili, w ogóle ludzie pytali, kto to tak bił tych Amerykanów i tak dalej. To mogę powiedzieć, że to był Wojciech Zalewski. Tak? W związku z tym, że robił takie rzeczy,
do niedawna, że nie bardzo chciałem o tym mówić. Teraz powiedział, że mogę powiedzieć, więc jest to Wojciech Zalewski, który rzeczywiście zrobił to w taki sposób, no opisałem to w książce i to naprawdę bardzo, bardzo profesjonalne było, tak, i można było prześledzić dosłownie historię ojczyzny na tych jego ruchach i no naprawdę to było niesamowite, postarałem się to oddać w książce. Żeby nie zapomniano o nim i o tym wszystkim, bo ten nasz system polityczny wierzy, który opisuje w książce, to by tak zgnębił, zabrał wszystkim opowieść i w ogóle, wiecie państwo, jak to działa, tak obniżył, zdezawuował i tak zapomniał, bo to tak jest taka polska cecha. I to raz. Też są tam opisani bardzo szczegółowo bohaterowie z pierwszych stron gazet i nie mówię tylko o politykach, tylko no, w głośnych sprawach również około wyborczych i tak dalej, które tam były później głośne i oni też współuczestniczyli w bardzo wielu sprawach przy Armii Nowego Wzoru. Myślę, że to kiedyś, zgodnie z apelem moim z książki, że wielu oficerów pomagało przy Armii Nowego Wzoru, tylko nie mogą mówić, bo system polityczny, bo kariery i tak dalej, ale kiedyś zaczną mówić i opowiedzą, jak to było z tym wszystkim. Mam nadzieję, że to się wydarzy. Więc, bo zasługuje to na opowieść. My na nią zasługujemy po prostu, tak? I jako społeczeństwo, które płaci podatki, tak naprawdę to chyba społeczeństwo powinno chodzić. Wszystko, prawda? A nie o coś innego. I zasługujemy na tą opowieść, zasługujemy na tę wiedzę, zasługujemy też na tą prawdę, żeby od niej się odbić i zbudować coś na przyszłość. Dlatego też zacząłem pisać tą książkę, bo uważałem, że jestem w takiej wyjątkowo wygodnej sytuacji, jednocześnie w sytuacji odpowiedzialności, że nie muszę się bać, nie mam zobowiązań i ja jednocześnie obserwowałem to i uczestniczyłem w czymś. I dlatego napisałem ją w ten sposób. No jednocześnie rzeczywiście nawet uznałem w pewnym momencie, gdy już wpisywałem te litery greckiego alfabetu jako te zasłony, że nawet jest lepiej, bo to nawet nie chodzi o określone osoby, tylko o system. I to jest, staje się ponadczasowy. Mam nadzieję, że za 50 lat ta książka będzie czytana z tego powodu, bo daje to taki ponadczasowość, taką wołanie o reformę w ogóle systemu, czy że zasługujemy na coś więcej. A już zwłaszcza jakby szlak miał trafić to nasze państwo za kilka lat, czy będzie jeszcze większa zawierucha, to chciałem dać i koledzy chcieliśmy dać świadectwo starania, myślenia o to dobro wspólne w ten sposób. I te nazwiska są mniej znaczące, bo kto będzie pamiętał, jak się nazywał jakiś minister za ileś tam lat. Tak? Chodzi o to, jak działa system i co mamy, jak mamy, jak państwo funkcjonuje. Co należałoby zmienić, że była próba szarpnięcia przed tą zawieruchą, która już nadeszła i będzie się, myślę, pogłębiać niestety. Więc takie były intencje z tymi. I też nie chciałem, bo jakbym napisał Iksiński, Malinowski i tak dalej, to byłaby podnieta w superaku. A kto co powiedział, a tamto, a siamto, a w ogóle takie polskie mędzenie, za przeproszeniem. Ploty, kto czym, kto jest ważniejszy, kto mniej ważny. To w ogóle nie o to chodzi przecież w tej książce. Tak? To jest też taka nasza wada elit publicznych, że się strasznie emocjonują takim właśnie plotami, kto rośnie, kto maleje. Zamiast się skupić na rzeczach strukturalnych, które rozstrzygają też za nich pewne sprawy. No ale to już taka moja złośliwa trochę uwaga. Pewnie dlatego mam też sporo krytyków, bo pozwalam sobie na takie może czasami zbyt daleko idące uwagi, bo przecież w systemie służby publicznej są też ludzie bardzo oddani. Też, którzy nam pomagali, bardzo oddani, bardzo charyzmatyczni. Tylko, że system nie pozwala, ale też, którzy kibicowali i tej książce, i nam, wielu sojuszników w środku systemu, którzy namawiali do niej, którzy namawiali do Armii Nowego Wzoru, którzy popychali nas, którzy do tej pory piszą, którzy w utajonych kontro, co państwo, czy na sygnalach, czy w różnoraki sposób, tak? Co w wieży słychać, czy jaka jest recepcja, czy coś się zmienia. Bardzo dużo ludzi w środkach, też ludzi reformatorów, którzy chcą szarpnąć różne branże nowe, różne
rzeczy dla Polski, tak? Tylko że jest coś takiego, co starałem się opisać, jak działa to, co nie pozwala zrealizować pełnego potencjału. I odpowiadając też na taki zarzut krytyków, co ten Bartosiak pitoli? Mamy największy wzrost gospodarczy po Chinach w ciągu ostatnich 30 lat. Odpowiadam, no tak. Tylko problem polega na tym, że mieliśmy absolutnie, drodzy Państwo, fenomenalny czas. Bezpieczeństwo załatwiło nam NATO i prymat amerykański, makroekonomię załatwiła nam Unia, zimportowaliśmy regulacje, które w dużej mierze usunęły korupcję, przepływy z Unii Europejskiej dały nam dobry start i bliskość geograficzna do Niemiec dały nam dywidendę geograficzną. Tylko to wszystko się kończy. Tak? Nasza klasa polityczna mogła jechać na autopilocie, nie wykazywać się finezją, bo takie były czasy. A na tym cała rzecz polega, że te czasy się skończyły. I dlatego napisałem też taki tekst ostatnio pod tytułem Urojone imaginaria, że właściwie ta cała debata około wyborcza, nie będę się wypowiadał o wyborach, ludzi, którzy uważają, głosowali na rozwiązanie X, bo myśleli, że wrócą do świata sprzed 15 lat, bo było fajnie, to urojone imaginaria, nie będzie coś takiego, oraz ci ludzie, którzy uważają, że będzie jeszcze lepiej, a Amerykanie jeszcze mocniej, w ogóle my jeszcze bardziej narodowo, też są urojone imaginarium. Tych światów nie ma. Będziemy wchodzić w nowy świat. I przywódca, który będzie ciągnął ten wózek, musi mieć przede wszystkim, moim zdaniem, charakter, bo los będzie mu kamieniami rzucał po twarzy. I niezależnie jak on miał przekonania w kampanii wyborczej, co tam, jakie programy, to wszystko będzie zasadniczo bez znaczenia, bo będzie trzeba podejmować decyzje na bieżąco w różnych sprawach. I tutaj charakter ma ogromne znaczenie, a nie jakieś tam założenia kiedyś podejmowane. Tak? Tu sobie pozwoliłem na taką uwagę, której w książce nie ma, no ale jesteśmy już w listopadzie roku 2023. Bo świat bardzo przyspieszył, będą ogromne decyzje kluczowe dla państwa polskiego, jak na przykład decyzja o tym, co będzie z Europą i z Unią Europejską. Czy się mierzymy z tym programem, czy co w kontekście tego, wielowektorowo, co zrobią Amerykanie, co się będzie działo na Ukrainie, co będzie jak Ukraina upadnie, jak będzie implozja państwa ukraińskiego z reformą wojska. Absolutnie nie ma powrotu do sytuacji sprzed 8 czy 15 lat, drodzy Państwo. Ale też sytuacja, która się wydawała części z nas, że wystarczy tak jak teraz, tak, to będzie za mało. Ciągnąć tak jak teraz będzie za mało, żebyśmy sobie dobrze dali radę przenawigować przez ten czas. To jest nasza diagnoza w Strategy and Future. Dzisiaj zresztą nagraliśmy rano w Warszawie program na ten temat. Z zespołem puszczamy to w piątek. Dokładnie o tym. Wielkiej strategii państwa polskiego na czasy chaosu. Czego się należy spodziewać i wychodzimy od głównych założeń dwóch zrębów, czyli trzymanie Rosji poza systemem europejskim i łamanie dualizmu na łabie, czyli nie do rozwoju względem Europy Zachodniej. Gdzie jesteśmy w tych procesach? Co się będzie działo w najbliższych miesiącach i latach w tym kontekście? Bo musimy się spróbować odnaleźć w tym i odpowiedzieć sobie na to pytanie. I czy jesteśmy w stanie też sobie odpowiedzieć na to pytanie? Czy to w ogóle jest spóźnione? Odpowiadamy na to pytanie, że jesteśmy już spóźnieni, jest w ogóle za późno, że już nie damy rady w ogóle zdążyć odpowiedzieć sobie na to pytanie w sposób, który byłby optymalny, więc może jakieś suboptymalne scenariusze. Chciałam jeszcze zapytać, zanim oddamy głos publiczności, mamy też wśród publiczności polityków, chyba przekonani już jesteśmy, że te rozwiązania geostrategiczne, że prognozy, że świadomość, że zawsze czarne łabędzie mogą nadlecieć, no to jest istota mądrego kierowania, mądrego zarządzania. Na backstage'u kilka zdań wymieniliśmy o Kielcach i o wspomnieniach pana doktora z tym miastem związanych. Proszę, niech nie ujawniasz, pani Nie ujawniam, profesor. Absolutnie, budujemy suspens. Natomiast pytanie jest następujące. Nie będę tutaj prezentować, bo pan znakomicie wie państwo również takiej właśnie skróconej analizy SWOT, gdzie Kielce leżą na mapie, w jakich odległościach od Warszawy, od Krakowa. Z mojej perspektywy jako osoby zajmującej się marketingiem, jakie mamy problemy, żeby wykreować spójną markę tego miasta, że jednak taki nowoczesny brand jest bardzo ważny. Natomiast dwie kwestie, które moją uwagę zwróciły, to są te prognozy,
prognozy GUS dotyczące 2060 roku. Największy w Polsce ubytek ludności, który ma dotknąć nasze województwo i to ma być rzędu 30%. Więc to wyludnianie, no i pauperyzacja. I druga rzecz, że mamy w Krakowie uroczystości Open Eye Economy, miasta, które są najbardziej przyjazne, w których ludzie się chętnie osiedlają i pewnie trudno stawiać tutaj w te szranki Kielce naprzeciwko Krakowa, ale mamy na przykład Rzeszów, gdzie mediana ludzi młodych i w ogóle chęć osiedlania się jest największa w Polsce, jeżeli chodzi o miasto Rzeszów. Wydawałoby się no już dosyć parametrami porównywalne, jeżeli chodzi o Kielce, że to jest już pewna komparatystyka uzasadniona. Co jest nie tak, co jest problemem z pana perspektywy i co należałoby zrobić, żeby Kielce, no właśnie też w ramach pewnej dystrybucji szacunku, jeżeli możemy to przenieść na poziom marketingu miast, zyskały na znaczeniu? Oczywiście proszę zrozumieć, że się nie czuję specjalistą co do planowania rozwoju województwa ziemi świętokrzyskiej, Kielc i nie wypowiadam się tu zupełnie, nie mam głębokich przemyśleń. Mogę tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że położenie Kielc w Polsce jest lepsze niż Rzeszowa, teoretycznie. Wydaje mi się, że na rozwoju Kielc zaważyło bardzo poważnie dwie rzeczy w ostatnich 30 latach. Deindustrializacja Centralnego Okręgu Przemysłowego co do zasady oraz to, że bardzo słabe było połączenie drogowe de facto między Warszawą a Krakowem, które by mogło przechodzić przez Kielce i rozumiem, że teraz to chyba się akurat zmienia, tak? Bo skomunikowanie jest kluczem i akurat Kielce mają bardzo dobre skomunikowanie, moim zdaniem. Myślę, że nadzieją byłoby to, gdyby dokonano wielkiej reformy Wojska Polskiego i przywrócenia przemysłu wojskowego i dyslokacji jednostek tutaj na południu i wschodzie, na Kielecczyźnie i rozwój przemysłu zbrojeniowego w Centralnym Okręgu Przemysłowym. To jest, no Rzeszów też skorzystał na Dolinie Lotniczej, tak? Gdyby to jeszcze było nowoczesne i wiązało się z nowoczesnością, myślę, żeby znacząco zmieniło pewne rzeczy. Bardzo dobrym przykładem jest Świdnik, na przykład pod Lublinem, który się świetnie rozwija. I też jeszcze mają stacjonować śmigłowcy, te eskadry, czy nawet większe komponenty tych śmigłowców uderzeniowych amerykańskich, ale generalnie bez tego też się świetnie rozwija. Znaczy polskich, kupionych w Stanach Zjednoczonych, Apache. No, ale generalnie się rozwijał, ludzie się osiedlali, bo był przemysł. Generalnie odpowiedzią jest przemysł i produkcja. Wbrew temu, co wmawiano nam w latach 90. Bo jedno miejsce, jak mówi Elon Musk, w przemyśle generuje 5 czy 6 miejsc we wszystkim innym, a w innych miejscach nie generują tyle miejsc w przemyśle czy gdzie indziej. No taka jest niestety prawda. Więc wydaje mi się też, że jako świat, zwłaszcza świat zachodni, jeżeli będziemy chcieli się zmierzyć z konkurencją Eurazji, Chin, Azji w ogóle, jeżeli chodzi o produktywność, będzie musiała być odbudowa przemysłu i Polska ma tu ogromne szanse, bo to też właśnie wymaga tych elit przez ten okres chaosu, bo będzie reshoring, to znaczy, że będą skracane łańcuchy dostaw albo odwracane. Dobrze byłoby, żeby ziemia kielecka też skorzystała. Tu już oczywiście trochę zaczynam mówić jako polityk, bo nie znam szczegółów, szczerze mówiąc, jak wygląda dokładnie to, ale to mogłoby odwrócić te tendencje. No, trzeba zacząć od skomunikowania. Jeżeli jest komunikowanie dobre, czasy przejazdów, transportu są wystarczająco dobre. Ludzie też mogą, mieszkając w Kielcach, studiować na przykład gdzie indziej, albo mieć pracę dwie firmy, w Ostrowcu jedną, w Krakowie nawet drugą, w Warszawie trzecią i mieszkać w Kielcach, to znacząco poprawi Kielce tak, status. I jeszcze mogą mieć firmy w Kielcach, bo tak się na przykład dzieje, tak się rozwijają Chiny. Skomunikowanie wewnętrzne znacząco poprawia perspektywę miast, które nie są wielkimi metropoliami jak Warszawa czy Wrocław, czy Trójmiasto. I tak bym to widział. Tak? Mówię, tylko zastrzegam. Nie jestem jakimś specjalistą od rozwoju miast, urbanistą ani tego typu rzeczy. Ale to tradycyjnie skomunikowanie i przemysł. Okay? I parametry do tego. No w końcu Centralny Okręg Przemysłowy miał sens i jeżeli mamy rozbudowywać przemysł zbrojeniowy, a tak rząd aktualnie jeszcze panujący zapowiadał, no to tu jest chyba całe pole
do rozegrania tej sytuacji. Bardzo dziękuję. Dwie wskazówki już mamy. Pani dyrektor daje znak, że już pora na pytania od publiczności. Proszę Państwa, tak dużo ich nie możemy mieć. To może jeżeli te pytania będą trzy, to z lewej strony, ze środka i z prawej strony. Pan, bardzo dyplomatycznie. Witam serdecznie, bardzo mi miło i się bardzo cieszę, że pan przybył do naszego miasta. Czekałem, właściwie czekaliśmy na to wiele lat. Natomiast moje pytanie się odnosi do dzisiejszej debaty parlamentarnej, tudzież tematu tak naprawdę numer jeden, czyli tak zwana federalizacja Unii Europejskiej. Czy widzi pan w tym, powiedzmy, zjawisku realne, że tak powiem, zagrożenie dla suwerenności państw i tym samym nas? I jakie ma pan na ten temat zdanie, na temat jakby kierunku, w jakim podąża Europa? To jest bardzo dobre pytanie. Trochę mi zajmie odpowiedź, dobrze? Uczulam, przepraszam. To jest bardzo dobre pytanie. Nie chcę zbanalizować odpowiedzi, a jednocześnie no, nie mam 3 godzin, prawda? To jest na odrębny wykład. Zachęcam, mówię, do Strategy and Future. Będzie w piątek film na ten temat, trochę większy. Otóż w obliczu kryzysu funkcjonowania Europy, który jest symbolizowany czy wykazywany tym, że Europejczycy tracą konkurencyjność, Europa jako całość, jako miejsce dużego eksportu, który produkuje na rynki eksportowe, traci zdolności eksportowe, nie ma startupów innowacyjnych, nie bierze udziału na przodzie rewolucji przemysłowej nowej, a na przodzie są Stany Zjednoczone i Chiny, do dyskusji, które z nich jest na pierwszym miejscu, które na drugim, oraz Europa nie ma zdolności wojskowych, stara Europa postanowiła ruszyć do przodu, bo czuje, że słabnie. Robi to z poczucia słabości i własnej zwłaszcza i próbuje zbudować nowe państwo. I teraz jest tak. Ja mam absolutnie pewną dwubiegunówkę w tym zakresie, bo temat jest tak trudny i tak ogromny. Z jednej strony wydaje się, jak staram się nie być Polakiem i patrzeć na zjawiska historyczne, w obliczu wielkiej rywalizacji Stanów Zjednoczonych i Chin, w tym przede wszystkim gospodarczej, o to, kto ma więcej pieniędzy, kto lepiej żyje, kto ma nową rewolucję przemysłową, która zadecyduje o jakości życia, w tym naszych Europejczyków, następne 100 lat, Europa powinna się skonsolidować. Tak, z punktu widzenia wielkich procesów historycznych, państwa narodowe Europy są, w tym Niemcy, są za małe i za słabe, żeby mieć rynki, żeby otwierać rynki, żeby konkurować ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Wydaje się, że to jest głównym napędem urzędników w Brukseli, plus oczywiście rządza władzy. Przy okazji oczywiście chcą mieć władzę, bo uważają, jak zawsze w życiu, ja wiem lepiej niż moja żona, jak to powinno być, ja wiem lepiej niż mój wspólnik, ja wiem lepiej niż te peryferyjne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, bękarty wersalskie, państwa sezonowe, które przyjęliśmy po łasce do Unii Europejskiej. Tak? No przecież nie Polacy będą nam mówić, jak należy to robić. Więc z punktu widzenia pewnego takiego rozwoju na poziomie postulatywnym byłoby to wskazane. Nawet wydaje się, że dla utrzymania poziomu życia tej Europy pięknej od Morza Śródziemnego przez zameczki, przez rynki z kościołem i tak dalej, z tym stylem życia, jest to niezbędne. Teraz jest pytanie, kto by na tym zyskał, kto by na tym stracił, jak to zrobić i czy to jest wykonalne? Odpowiadając na pytanie, ja uważam zasadniczo, że jestem pesymistą docelowo, że to się nie uda. Nie udało się to od upadku Imperium Rzymskiego. Za dużo jest państw, mają zbyt silne ambicje, w tym Polskę. I każdy uważają, że mają uzasadnione ambicje. A mają każdy swoje ambicje, bo każdy z nich ma inną perspektywę. Hiszpanie nie boją się Rosjan. Niemcy potrzebują Rosjan, a my się ich boimy. Francuzi martwią się Morzem Śródziemnym i Afryką, absolutnie się nie boją Rosjan. My się w ogóle nie martwimy Afryką, mamy ją w pompie i generalnie boimy się Rosjan. Mamy inny stosunek do Rosjan, mamy inny stosunek do Ameryki, mamy inny stosunek do Afryki Północnej, mamy inny stosunek do Turcji wszyscy. I jeszcze na dodatek najważniejsza rzecz. Trochę pół żartem, ale to nie są żarty.
Nikt nie chce, żeby rządzili tą Europą Niemcy, a Niemcom się wydaje, że jest oczywiste, że oni muszą rządzić. I paradoksalnie wydaje się to być banalne stwierdzenie, ale moim zdaniem to spowoduje, że się Unia nie uda. Niemcy nie umieją odpuścić takich rzeczy, a dla dobra siebie i dla Europy powinni zrezygnować z władzy w Europie. Wtedy uważam, że byłaby szansa, żeby się udało państwo federacyjne. Niemcy nie umieją takich rzeczy, moim zdaniem. Z różnych powodów, o których też moglibyśmy dyskutować. Tak to bywa w życiu, że trzeba czasami oddać władzę, żeby mieć coś większego. Niemcy nie potrafią w to. I to doprowadzi do braku zaufania docelowo i będzie uznawane przez peryferia za wyssanie z peryferiów. Na konkretnych przykładach powiem. Państwa graniczne Unii, jak Polska z Rosją, Grecja z Mediterenem, Włosi z Mediterenem, będą uważać, że presja zewnętrzne są dwukrotnie cięższe dla nich niż dla Niemców, którzy są w środku, bo muszą więcej migrantów przyjmować i muszą sobie z tym radzić, bo boją się wojny z Rosją i że powinni dostawać dwa razy więcej głosów w nowej Europie albo dwa razy więcej pieniędzy, bo są w peryferiach. Ale centrum nie lubi tego robić, bo centrum dba o siebie. Jeżeli decyzje będą w centrum, to nie będą się na to zgadzać. Będzie musiało być też ustalenie w jakimś nowym traktacie, jaki mamy stosunek do tych wszystkich spraw, o których mówiłem. Co z solidarnością europejską? Czy jest solidarność długu pomiędzy Niemcami a Grekami? A jak stan Luizjana bankrutuje, to rząd centralny w Stanach Federalnych dorzuca pieniądze. Czy tak jest w Europie? Czy to jest układ tylko na dobrą pogodę? A jak nie, no to każdy zabiera swoje zabawki. Śmiem twierdzić, że wyzwania, które stoją przed Europą, nacisk z kierunku tureckiego, afrykańskiego, spór z czym jest Morze Śródziemne i czy Afryka, spór o przyszłość Europy, jak ma wyglądać konstytucja Europy, czym są Amerykanie dla Europy, czym jest Rosja dla Europy oraz chęć narzucenia przez Francję i Niemcy, że oni wiedzą lepiej, jakie są odpowiedzi na te wszystkie pytania, spowoduje, że nic z tego może nie być. Będzie jeden wielki chaos i poprzedzony wieloletnią próbą budowania i skończymy niestety jak Chiny w XIX wieku. Zmęczone, z dawną świetnością i obce mocarstwa będą miały wielkie koncerny, nasze rynki i później obecność wojskową, żeby stabilizować. I prawa portowe w głównych hubach kiedyś w przyszłości, nie wiem, kosmodromach czy internetach. Bo się jak gdyby mechanizm się nigdy nie zmienia, tylko są nowe przejawy technologiczne. Więc postulatywnie jest to słuszne, natomiast konia z rzędem temu, kto wie jak to przeprowadzić i spowodować, żeby Niemcy oddali władzę i gotowi byli płacić za tą Unię. I ja nie wiem jak to zrobić. I na przykład konkretny postulat, z którym być może nasza delegacja na przykład na wymarzony kongres w Akwizgranie, historyczne miejsce koronacji Karola Wielkiego, takie symboliczne miejsce, gdzie przez 6 miesięcy wszystkie narody Unii dyskutują nad państwem i ustalają traktat i później go stosują, powinni na przykład zastanowić się dobrze. No jeżeli wojskowo budujemy wspólną armię, tak, w Europie, Francja odpowiada za Morze Śródziemne, tak, to wojska lądowe na nizinie środkowoeuropejskiej, chcąc nie chcąc, będą wystawiali Niemcy i Polacy przede wszystkim do nowego państwa. My i Niemcy tylko się będziemy liczyć w wojskach lądowych, zwłaszcza gdyby Rosja miała być wrogiem tego państwa i byśmy musieli mieć układ sił. No to dobrze by było, żeby Niemcy się zgodzili, że 2 lata wojskami lądowymi dowodzi Polak, 2 lata oni, a Polak jest zastępcą albo szefem dowództwa operacyjnego i rotacyjnie. Tego typu rzeczy. Czy wy sobie wyobrażacie, że Niemcy się zgodzą na coś takiego? Albo że gotowi są płacić 2 razy więcej, że musi być więcej wojska w Polsce, w Grecji, służby migracyjne w Grecji, że Niemcy będą za to płacić i że oni będą chcieli. Albo że te państwa powinny mieć więcej głosów, jeżeli chodzi o politykę migracyjną, bo to ich głównie dotyczy. No to tu jest multum zagadnień do rozstrzygnięcia i my strategicznie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie to są zagadnienia, co właśnie niniejszym inicjacyjnie zrobiłem po raz pierwszy, tak, w ogóle w debacie, moim zdaniem, pytając o takie konkretne rzeczy, bo
żeby była jasność, samo mówienie, że nic nie oddamy suwerenności, to jest żadna odpowiedź, dlatego że suwerenność jest relatywną sprawą zawsze. Tu oddajemy, bo jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, więc de facto sporo oddajemy. Tu jesteśmy w Unii, tu jesteśmy w sojuszach, kiedyś były sojusze, jak nie z Czechami za Bolesława Chrobrego, czy za jakiegoś innego króla. Trochę zawsze się oddaje suwerenności, wiążąc się z czymś albo z kimś. Więc jest to względne, to jest jak gdyby względne, bo się kierujemy ważniejszym interesem docelowym. Więc nie machałbym tym szabelką suwerenności za wszelką cenę, tylko machałbym przyszłym bezpieczeństwem i przyszłym rozwojem jako celem. Suwerenność jest środkiem do tego, żebyśmy sami podejmowali decyzje, co jest dla nas dobre z punktu widzenia bezpieczeństwa i prosperity. I samo mówienie, że się nie zgadzamy, nie ma mowy, bez proponowania rozwiązań, które by doprowadziły do tego, że mamy wpływ na to, no nie będzie konstruktywne. Samo w sobie będzie powodowało dryf. I dotyczy to w ogóle wielu państw. No i niestety jest z tym problem w Europie. I dlatego powiedziałem, że mam mieszane uczucia. Wyraziłem to w ciągu ostatnich 5 minut. Tak? Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego pytania, czyli centrum teraz. Dobry wieczór, panie Jacku. Cześć, Agnieszka, bo znamy się też. Na wstępie chciałbym panu podziękować, bo wpłynął pan na moje życie. W tym sensie, nie dlatego, że pan nie zainteresował geopolityką, bo ja geopolityką się interesowałem zawsze, tylko dzięki panu od jakichś 15 lat mam z kim rozmawiać, bo wcześniej nie miałem z kim rozmawiać. Nawet pracując na uczelni, temat był w małym zainteresowaniu na początku lat 2000. Natomiast pan wprowadził ten temat pod strzechy i jest to pana wielka zasługa, bo wartość tego, że jest debata w ogóle, jest ogromna i tego panu nikt nie odbierze. I za to dziękuję. Dziękuję bardzo. Natomiast chciałbym zapytać o, bo ja czułem się zawsze bliski tej wersji realistycznej stosunków międzynarodowych. Tak też pana odbierałem, bo to, co pan nawet dzisiaj mówił o tym, że ostatecznie zawsze decydują interesy państw, a nie ideologie czy nawet uczucia. Takim guru światowym, amerykańskim, światowym tej polityki realistycznej jest oczywiście wspomniany zresztą dzisiaj przez pana John Mersheimer. Jego książki były dla mnie naprawdę wielkim odkryciem. Natomiast trzeba przyznać, że te poglądy, które on głosi od kilku ostatnich lat, są dla nas dosyć niebezpieczne, bo wiemy, co mówi. Mówi, że nie tylko Ameryka nie powinna pomagać Ukrainie, ale wręcz, że błędem było rozszerzenie NATO, bo tylko zaantagonizowało Rosję, a tak naprawdę ostatecznie Ameryce powinno zależeć na tym, żeby przyciągać Rosję przeciwko swojemu głównemu przeciwnikowi, tak? Czyli Chinom, a nie antagonizować. No i teraz pytanie do pana, panie Jacku. Niech pan sobie wyobrazi, że John Mersheimer tutaj jest, właśnie taką tezę wygłasza, a pan go chce przekonać, że nie ma racji. Nie z punktu widzenia Polski, bo wiadomo, jakim mamy interes. Ale jakby pan przekonał jego, że w interesie Ameryki jest jednak trzymanie tutaj pozycji w Europie Środkowej, a nie sojusz z Rosją przeciwko Chinom. A jeszcze jedno, takie krótkie pytanie, bo jesteśmy na dworcu, więc nie umieszkam zapytać o CPK, bo te kilkanaście lat temu, kiedy pan podnosił potrzebę budowy tego portu, sytuacja geopolityczna była zupełnie inna i rzeczywiście była szansa na to, żeby troszeczkę odwrócić ten dualizm na łabie, zmienić troszeczkę te kierunki handlu światowego, prawda, ten cały jedwabny flag, jedwabny szlak i tak dalej. Dzisiaj wiemy, że te kanały zostały zablokowane. Czy nadal widzi pan sens budowania takiego portu komunikacyjnego? A jeśli tak, to czy on się jakoś zmienił, jakby jego cele? Najpierw od drugiego pytania. Tak, uważałem od dłuższego czasu, że potrzeba zbudowania węzła komunikacyjnego, który się nazywał Centralny Port Komunikacyjny i zawierał w sobie co najmniej 3 elementy. Przede wszystkim, i tu niektórych zaskoczę, nowy model skomunikowania linii kolejowych w całej Polsce, który ostatecznie zrywałby z zaborami, bo to jest najważniejszy komponent Centralnego Portu Komunikacyjnego. Zwieńczeniem tego lotnisko, oczywiście międzykontynentalne, wielkie hubowe lotnisko,
które wykorzystywałoby wielką dywidendę geograficzną państwa polskiego i catchment obszaru warszawsko-łódzkiego, który jest gigantyczny, z oddziaływaniem do krajów ościennych, który powoduje, że na przykład lotnisko w Berlinie nie miałoby żadnych szans z centralnym portem komunikacyjnym. I to by geografia nam dodała i to, jak społeczeństwo polskie pracuje i jak wydaje pieniądze. No to są statystyki, zresztą ostatnio cytowane w różnych tych. Natomiast jeszcze nowe miasto, które by powstawało wzdłuż tego. Tak jak kiedyś powstała Gdynia. I no, impuls rozwojowy, ale przede wszystkim koło zamachowe, czyli jak skusić zagranicznych partnerów, żeby przekazali nam łańcuchy wartości za spore pieniądze, a później żebyśmy sami kształtowali. No, mniej więcej w skrócie tak by to wyglądało. Więc nie tylko tak na głupiego zlecić komuś, wylać beton i zrobić, tylko przejąć kompetencje tak naprawdę, które moglibyśmy później sami rozwijać, eksportować i stworzyć całe koło zamachowe polskich czempionów Polski. Jak to oczywiście to było budowane, teraz już nie wiem wszystko, ale takie były założenia, jak gdy pracowałem w zespole doradczym ministra przez długi czas, a później byłem pierwszym prezesem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dobra, teraz John Mersheimer. W każdej sprawie, gdy się rozmawia między strategami, trzeba oddzielać bardzo często niestety w polskiej debacie, też wśród ekspertów, dyskusje, gdzie eksperci tak naprawdę zachowują się jak politycy. To jest bardzo duża różnica. Czyli to jest bardzo częsta wada, to jest jakiś problem systemu edukacji w Polsce, że eksperci wypowiadają się w stosunkach międzynarodowych publicznie, jak oni by chcieli, żeby było. Tak jakby mieli agendę. Politycy są od tego, są takimi, puścić ich i on mają biegać po tych liniach ze swoją sprawą, tak, z kością w zębach, tak. Po prostu, bo reprezentują jakąś sprawę. Fabrykę zbudować w ziemi kieleckiej, tu zrobić i tam jadą na twardo i muszą tam niszczyć te interesy innych, przeszkody, prawda, usuwać przeciwników, niszczyć tego, żeby zbudować. Tacy są, to jak gdyby go to guy, agent sprawy, że jedzie z tym koksem, tak. No i tak samo niektórzy tam, nie wiem, pobić Rosję, nie pobić Rosji, politycy tak się mogą wypowiadać i tego są takimi wynajmowanymi przez społeczeństwo ludzi do załatwiania tej konkretnej sprawy. Oczywiście politycy chcieliby myśleć, że są w ogóle ponad to, tak, nie są związani tą sprawą, ale są. Natomiast co do Mersheimera, to jest też duży temat, więc trochę to potrwa. Ogólnie z punktu widzenia realistycznej szkoły stosunków międzynarodowych Mersheimer ma rację. Problem polega na tym, że skoro już Amerykanie, nie słuchając Mersheimera, popełnili ten błąd według... Oczywiście dla nas nie był to błąd. My zabiegaliśmy o to, bo my chcemy, żeby inne państwa popełniały błędy na naszą rzecz. To był cud, żeśmy się załapali w to okienko, gdzie Amerykanie ocenili, że Rosjanie są tak słabi, że mogą to zrobić. Bo przecież Sowietom nie mogli nas odebrać. Więc my realizowaliśmy realistyczną politykę. Znaczy, my widząc tę możliwość, że Amerykanie być może nieprawidłowo oceniają sytuację, ale mają tę wolę, myśmy ją pociągnęli. Realizując tę wolę i spiesząc się z tym. Więc my realistycznie ocenialiśmy stosunki w Waszyngtonie, że jest taka możliwość, naciągając konstrukcję ład światowy na naszą rzecz. I teraz się boimy, czy utrzymana ta kołderka zostanie. Tym się przejawia tym, że nie, zrozumcie Państwo, polityka to nie jest tak, nie chodzi o kwestię prawdy, tylko interesów. Jak to zrozumiemy, to wtedy mieści się mój pogląd i Mersheimera, tak? I to wytłumaczyłem przed chwilą. I cała sztuka bycia mężem stanu polega na tym, że on widzi te uwarunkowania realistyczne, ale tak umie przecisnąć się przez błędy przeciwnika, przez mispercepcję jego, że przesuwa tę kołdrę, a później ona staje się już oczywista. I myśmy ją przesunęli, bo Rosjanie byli słabi. I nie ma co się pieścić. Byli słabi i dostali za swoje, bo byli słabi, więc się na to rozszerzyło. A teraz nie ma co się pieścić, się przejmować. Co tam było w 1997 roku, jaki był zapis. Byli słabi
i się rozszerzyło i było to z korzyścią dla nas, bo Polska stała się inwestowalna. I teraz należy dbać o to, żeby dalej byli słabi, a my żebyśmy byli coraz silni. I tyle. A Mersheimer, opisując Ukrainę, używa starych map mentalnych, które są bardzo powszechne w establishmencie amerykańskim, w tym sensie, że o ile ma rację, że wojna jest w interesie Ameryki i Amerykanie ją prowadzą rękami Ukraińców, o tyle sam się zdziwił, że, no bo tak, wszystko by mu się zgadzało, gdyby Ukraińcy przegrali szybko. Ale Ukraińcy wygrali pod Kijowem i zarysowała się możliwość jeszcze większego osłabienia Rosji niż było po przyjęciu nas do NATO. I myśmy jako społeczeństwo instynktownie, kierując się z nami geopolityki, chociaż myśląc, że się to nas nie dotyczy, chcieliśmy już pójść w tą przerwę i dopchnąć Rosję do końca, prawda? No i dlatego jest to funkcja siły. Jeżeli Ukraina by wygrała wojnę, to by sfalsyfikowała pogląd Mersheimera, bo by się okazało, że rzucenie żelaznych kości doprowadziło do tego, że Rosja przegrała, o czym mówił Macron w Bratysławie, że Rosjanie nie udowodnili, że są wielkim mocarstwem. Ale później trochę tą linią Surowikina jednak udowodnili. Czyli wojna jako taki próbówka, test, który się dokonuje, ten układ sił, no niestety. I teraz jest kwestia tego, że Mersheimer się wypowiada, kierując się interesem państwa amerykańskiego. Ale w interesie Ameryki jest przede wszystkim utrzymanie swojej globalnej obecności i Mersheimer uważa, i ma sporo racji, że najlepszym sposobem, a przy jednoczesnym uniknięciu generalnej wojny i wojny nuklearnej, byłby offshore balancing. Czyli nie tak, jak teraz Amerykanie robią i trochę ma racji. Dlatego Strategy and Future się tak martwi o tym, że jest tylko rotacyjna obecność, że przestrzegamy, żeby nie wierzyć. Dzisiaj o wiarygodności mówiłem. I budować swoje. I armię nowego wzoru, pamiętacie, z własnym dowodzeniem, z własnym sensorami, żeby zarządzać eskalacją, żeby po prostu, tak? Właśnie jest to wynik zrozumienia, że tak mogą myśleć. Ja się dziwię w ogóle, dzisiaj też mieliśmy debatę w Strategy and Future, że Amerykanie jeszcze nie przeszli na pozycję mersheimerowską, dlatego że zoszczędziliby dużo więcej siły i środków. Może. I mieliby więcej do powiedzenia de facto, bo byliby primus inter pares i Europa mogłaby, Rosja jest za słaba, żeby zaburzyć całą Europę, więc mogliby balansować łatwo. Dla nas byłoby to niekorzystne, dlatego gdybym był politykiem, to bym mówił, nie Amerykanie, utrzymajcie prymat, macie tu naciągać tą kołdrę i tak dalej. Natomiast jako strateg mówię, że trochę ich rozumiem, ale podpowiadam, jak można rozgrywać politykom. Tak? W związku z tym to jest mój realizm, a to jest Mersheimera. Jemu bym powiedział, tak jak byłaby twarda taka rozmowa na pyskówki, powiedział, słuchaj, że no nie udowodnili na Ukrainie, tak? Przegrali pod Kijowem, w związku z tym trochę zmień to, tak? No i on by powiedział, no ale widzisz to, no, i on by, ja bym powiedział, no trochę masz racji też rzeczywiście, że teraz tak jest, no ale generalnie też nie miałeś racji tam. No i tak by się skończyła ta rozmowa, mniej więcej. Co jest najbardziej szczera odpowiedź? Szczera odpowiedź, bo polityka jest może kwestią okazji, sposobności. Skoro popełnili, załóżmy, ten błąd, a Niemcy i Francuzi się nie chcieli zgodzić tak naprawdę na to rozszerzenie, tak samo jak chcieliśmy, żeby dalej jeszcze o Ukrainę, pamiętacie, albo o Gruzję w 2008 roku, też chcieliśmy tak docisnąć, żeby tą kołderkę. Cały problem polega na tym, że Polacy nie ciągną swojej kołderki, tylko czyjąś. Czyjś siły materialne, tak, chcą rozciągnąć. I perorują z wyżyn moralnych, że to jest moralne, wartości Zachodu. Tylko problem polega na tym, że to Amerykanie później muszą swoją krwią, środkami materialnymi zabezpieczać ten perymetr. I to jest właśnie ta różnica, jak polityka oparta o wartości i puste słowa, a polityka oparta konkretnie o zdolności materialno-organizacyjne. Tak? To jest bardzo dobry przykład. I Amerykanie nie chcą tego robić, bo oni będą musieli później odpowiadać za to. I to jest właśnie cała kwestia. To jest cała kwestia. A mogę pójść tam na koniec, bo jeszcze na końcu nie byłam. Dobry wieczór. Ja mam w sumie dwa pytania o jedno. No dobrze. A może być jedno i drugie krótkie? Po przecinku. Dobrze. Pierwsze pytanie.
Pierwsze pytanie jest o sytuację obecną na Ukrainie, ponieważ wychodzi na światło dzienne coraz więcej informacji o tym, jaka tam jest skala korupcji w wojsku. Czy uważa pan, że NATO rozumiane jako Stany Zjednoczone oraz Europa rozumiana jako Unia Europejska jest, posiada jakieś instrumenty, którymi mogłaby wywierać jakiś nacisk, aby tę sytuację znormalizować? Czy jest to po prostu z jakiegoś innego powodu niewykonalne? I drugie szybkie pytanie, czy po przecinku wcześniej wspominał pan, że książka w wydaniu, nazwijmy to publicznym, to jest około 50% tego, co napisał pan wcześniej. Czy jest możliwość przeczytania całości? Dziękuję. Nie, no, chyba nie ma możliwości przeczytania całości. Może, nie wiem, może kiedyś, jak dojrzeję do tego, nie wiem, a może coś jeszcze kiedyś napiszę. W końcu się dopiero zaczyna ten okres chaosu. Natomiast co do pierwszego pytania, krótko. Tak, jest gigantyczny problem z korupcją na Ukrainie. Armia ukraińska nie wierzy politykom. Nie dociera to do polskich mediów, ale jest głęboki problem. Jest głęboki konflikt między wojskiem a światem cywilnym, między Załużnym a Zełenskim. Amerykanie to widzą. Amerykanie też zażądali walki z korupcją, ale Zełenski tego zasadniczo nie robi. Demoralizuje to obywateli, którzy umierają w dziesiątkach tysięcy i są kalekami na polu bitwy. Ukraina ledwo stoi na nogach. Zależy oczywiście od pomocy amerykańskiej, która jest nie wiadomo, czy będzie długo. Bardzo trudnej sytuacji jest Ukraina i są środki nacisku, ale też ograniczone. No, na przykład my nie wam będziemy dostarczać broń. No, ale też Amerykanie nie chcą, żeby Ukraina przegrała pojutrze, tak? Trochę podobna sytuacja jak z Wietnamem Południowym. Też Amerykanie nie byli zadowoleni z sposobu, jak się rządziło to państwo, ale generalnie jest problem. Najważniejszy problem moim zdaniem ukraiński jest teraz taki, że jest głęboki spór między generałem Załużnym a Zełenskim. Wydaje mi się, że w tle powodem tego sporu jest próba już przygotowania się, kto będzie odpowiadał za to, że Ukraina wojny nie wygrała. Bardzo się martwimy w Strategy Future o tą sytuację, bo to może doprowadzić do rozejmu pieredyszki, drugiej reformy wojskowej Szojgu, która będzie nakierowana na nas. I dopiero, że może być to początek całych problemów i że Ukraina nie będzie państwem upadłym, zdemolowanym wojną, który nie będzie w stanie utrzymać sprawnego wojska. Właśnie jest ta korupcja, że ludzie nie będą wierzyć w Ukrainę. Tak? Będzie pozbawiona sporych terytoriów kluczowych Donbasu. Bardzo się martwimy. To nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ale się martwimy, więc pańskie pytanie było absolutnie na miejscu i też tylko taką umiem oddzielić odpowiedź. Dariusz Kisiel, pomysłodawca spotkania, ma do pana pytanie, a dlatego pozwoliłam sobie oddać mu mikrofon, bo mam nadzieję, że spodobało mu się w jednej z naszych 13 filii Kieleckiej Biblioteki. Zdecydowanie. Panie doktorze, nawiązując może też do książki i samego tytułu, a zarazem do miejsca, w którym też jesteśmy, regionu, czytając też widziałem, że pan doktor dużo też nawiązuje do map mentalnych i do klasy polskiej klasy politycznej, jego poziomu. I też ta książka jest trochę też takim instruktażem, jak ta klasa polityczna myśli i czym się kieruje. I sam tytuł, Najlepsze miejsce na świecie, jest też takim dla mnie osobiście tytułem inspirującym, bo też myślę, że dla nas wielu Kielce i region jest właśnie najlepsze miejsce na świecie. I takie pytanie do pana doktora, i co zrobić, żeby Kielce i region w tych mapach mentalnych osób zarządzających, funkcjonujących, decydujących często o tych decyzjach politycznych i o naszej codzienności stało się tym najlepszym miejscem na świecie. Dziękuję. No, okej. Trochę wydaje mi się, odpowiedziałem wcześniej. No, zadbać o to, żeby było skomunikowane z systemem komunikacji i transportu w Polsce. Najlepiej, jak najlepiej skomunikowane, żeby się opłacało mieć tutaj bazy przeładunkowe, transport, żeby opuszczany, żeby był ruch. Ruch generuje pieniądz, tak. I żeby wtedy młodzież też nie wyjeżdża, bo jest łatwo skomunikować, mieszkać tu, a skomunikować się gdzie indziej. No i też mówiłem o nowym centralnym okręgu przemysłowym, czy odnowionym, w związku z
czy z reshoringiem, czy z tym, że czyli przenoszeniem części łańcuchu dostaw z Chin, gdzie tu jest rzeczywiście jeszcze tania siła robocza, sami mówiliście Państwo, tak, że region nie jest najbogatszy, i jednocześnie przemysł zbrojeniowy oparty o już tradycję centralnego okręgu przemysłowego. Ale nie czuję się oczywiście specjalistą od ekonomii krajowej. Natomiast wydaje mi się, że położenie między Warszawą a Krakowem, jeżeli jest dobre skomunikowanie, to jeszcze na kierunku na wschód, by Ukraina ustała na nogach i się odbudowywała. Myślę sobie, że to jest całkiem niezłe położenie geograficzne, szczerze powiedziawszy. Dużo lepsze niż warmińsko-mazurskie województwo albo nawet pomorskie. Tak? Mówię o tym takim środkowo-pomorskim, ono się chyba nazywa, tak? Już nie wiem, jakie to nazwy. Tam, gdzie jest Koszalin i tak dalej. Więc z tej perspektywy właśnie, gdyby Ukraina ustała na nogach i gdybyśmy mieli wymianę towarową, to moim zdaniem tutaj to województwo i Kielce bardzo by skorzystały na tym, szczerze powiedziawszy. Ostatnie pytanie od naszego czytelnika, ponieważ pod postem facebookowym było zadanych kilka pytań i pan jedno z tych pytań wybrał. Które to pytanie? Dodam, że ta osoba dostanie książkę i autograf i zrobi sobie z panem zdjęcie. Z jakim polskim pisarzem chciałbym się spotkać? Tak. No właśnie, to proszę odpowiedzieć. Z Bolesławem Prusem. Dlaczego? No, raz, że mi się bardzo podobały książki, które napisał. Począwszy od Lalki przez Faraona. Dwa, że opisywał Warszawę w Lalce. A trzy, że od kilkunastu lat intensywnie myślałem o tym, że w wolnej Polsce, w III Rzeczypospolitej nigdy nie powstała powieść tak wspaniała i frapująca jak Lalka, która opisywałaby wielkie przemiany społeczne, gospodarcze i kulturowe, tak jak zrobiła to Lalka Bolesława Prusa. I nasze społeczeństwo zasługuje na taką powieść i taką opowieść o nas samych w III Rzeczypospolitej z taką głębią i zrozumieniem. Zwłaszcza jak się ogląda po raz 17 serial nakręcony za PRL-u, albo czyta po raz któryś, ja tak zrobiłem, Lalkę, jaka tam jest głębokość, czym ma się więcej lat i więcej doświadczeń życiowych, tym się odkrywa coraz większe głębokości. Jak się zda sprawę, że ten człowiek pisał to do gazety i nie miał komputera, żeby mógł poprawiać to, co napisał zasadniczo aż tak bardzo i musiał jeszcze, żeby to się wszystko zgrywało potem, to zapiera dech w piersiach. I chciałbym, żeby żył współcześnie i żeby opisał zmiany społeczne, które się w gwałtowny sposób dokonywały w ciągu ostatnich 30 lat. Tak jak opisał to w Lalce. Nie ułatwił nam pan zadania, bo myślałam, że będę wiedziała, kogo zaprosić, żeby aż tylu mężczyzn przyszło do biblioteki. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że zdecydował się pan do nas przyjechać, że przyjął pan zaproszenie. Spotkanie z naszym wybitnym gościem było jednym z ostatnich spotkań w tym roku, ale my zawsze kończymy rok z przytupem. Jacek Bartosiak był naszym gościem, dr Jacek Bartosiak, a spotkanie prowadziła nasza cudowna politolożka Agnieszka Kasińska-Metrykat.